16 minut po 12 przy mikrofonie Michał Jędryka. Zaczynamy radiokonferencję, czyli cotygodniową audycję, w której politycy z naszego regionu rozmawiają o bieżących wydarzeniach i problemach. A tym razem są to pan Dariusz Kurzawa, pan poseł Dariusz Kurzawa, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Tomasz Rega, lider bydgoskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pan poseł Jan Szopiński z Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Czekamy jeszcze na pana posła Mariusza Kałużnego z Solidarnej Polski. Mamy nadzieję, że w każdej chwili dołączy do naszej dyskusji. Zaczynamy oczywiście od tego, na co są zwrócone oczy pewnie nie tylko wszystkich Polaków, ale większości komentatorów z Europy, a może i całego świata. Mianowicie od wojny, jaka toczy się na Ukrainie. Ta wojna zaczyna być coraz bardziej taka przeciągająca się, wyniszczająca. Niektórzy twierdzą, że nastąpił tam pewien zwrot w tym sensie, że wiadomo już, że nikt nie jest w stanie tej wojny tak ostatecznie wygrać, żeby całkowicie pokonać przeciwnika. Przechodzi ona w taką wojnę, w której strony wzajemnie się wyniszczają. Dzisiaj rano w Polskim Radiu PIK rozmawialiśmy z panem profesorem Piotrem Gruchmalskim, dyrektorem Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, o aktualnej sytuacji na Ukrainie. Ja pozwolę sobie słuchaczom i naszym gościom odtworzyć fragment tej rozmowy. To będzie długa wojna. Tak długo będzie trwała, aż nie dojdzie do usunięcia Putina z władzy. Więc wojna zakończy się wówczas, kiedy dojdzie do głębokiego wewnętrznego przetasowania na szczytach władzy w Kremlu. Więc zresztą miejmy świadomość, że w dokumentach strategicznych Federacji Rosyjskiej, w najnowszym dokumencie strategicznym podpisanym przez Putina w lipcu 2021 roku, mówi on o długotrwałym konflikcie strategicznym z Zachodem. Więc ten konflikt trwa już od dawien dawna. Zachód tego nie chciał dostrzegać. A jednym z elementów tej wojny jest agresja na Ukrainę, ale to nie jest cel, jak sam zresztą Putin mówi. Ukraina nie jest dla niego podstawowym celem. Dla niego podstawowym celem jest demontaż całej struktury globalnej, czyli przebudowa świata. No tak właśnie. Długo będzie trwała, dopóki Putin nie zrealizuje swoich celów, a jedynym, co go może powstrzymać, to, że sami Rosjanie go usuną z tego urzędu. Czyli czy Zachód powinien dogadać się z rosyjskimi oligarchami? Bo takie głosy ekspertów gdzieś się ostatnio pojawiają, że w tych oligarchach rosyjskich może być jakakolwiek nadzieja na to, żeby tę wojnę zakończyć właśnie. Tam już jest ogromna presja. No, miejmy świadomość, że na listach tych sankcyjnych pojawiło się wielu ludzi z najbliższego otoczenia. No, Pieskow, Tokarew, czyli szef Trasnieftu, bracia Rotenberg, taka kasa Putina, bo przecież ma ukryte w różnych miejscach świata sumy szacowane od 300 do 400 miliardów, żebyśmy mieli świadomość. W tej chwili skutki uderzenia, czyli sankcji, jakie są w tej fazie, o której w tej chwili widzimy, to jest według na przykład Bloomberga, to jest około 572 miliardów. Chodzi o poziom notowań tych głównych spółek na giełdach. Wartość tych spółek spadła o 572 miliardy. Gazprom, Rosneft i cała inna grupa tego typu spółek. To znaczy, że to jest półtora raza tego, co Putin nakradł i schował na swoich kontach na całym świecie. No i te pieniądze są też, marzą się wielu ludziom z jego otoczenia, z miłą chęcią oni by pozyskali chociażby część tych zasobów, które Putin w różnych miejscach umieścił. No ale mamy na przykład Igor Sieczyn, bardzo ważna, wpływowa postać, szef Rosneftu, który też ogromnie dużo stracił. No jest też na tych listach personalnych, które dotyczą określonych polityków, którzy poniosą konsekwencje. No też coraz bardziej wyraża swoje wątpliwości co do wojny. To samo dotyczy Potanina, bardzo wpływowej postaci,
właściciela Norilsk Nickel, który też bardzo dużo stracił. No, Deripaska, człowiek, który dla nas jest o tyle znany, że właśnie w jego zakładach były konserwowane czy remontowane dwie maszyny nasze rządowe, w tym ta jedna, która no, z którą się stało w Smoleńsku, to co wiadomo, ale ten wątek nie będę rozwijał. No, w każdym razie tak, że Deripaska zaczyna puszczać takie sygnały, że być może należy coś zmienić, więc mamy też... To są na razie sygnały. Te sankcje wydają się być bardzo dotkliwe, ale dla Putina to wciąż mało. Jaki powinien być kolejny krok Zachodu, żeby zrobił rzeczywiście wrażenie na Putinie? Bo to, co robi Rosja, to są akty barbarzyństwa. To, co my widzimy, tak, na obrazkach w telewizji. Ale to jest element ich strategii. To znaczy w ich kulturze strategicznej barbarzyństwo jest elementem zastraszenia, elementem wywarcia presji po pierwsze na samych Ukraińcach, żeby złamać polityków, powiedzieć: zobaczcie, mordujemy, jeśli się nie zgodzicie, to będziemy mordowali jeszcze bardziej. A przecież Rosjanie mają i już używali takich formacji, takich narzędzi jak TOS-1. To jest system rakietowy z amunicją termobaryczną. Jeśli ktoś wie, co to jest, no to powiem, że sami Rosjanie, jak konstruowali, zbudowali tą broń, to oni ją porównują do taktycznej broni atomowej. Taktycznej broni atomowej. No właśnie, mamy taką sytuację, jaką opisywano w tej rozmowie, opisywano w niezliczonych innych rozmowach i analizach, które słychać we wszystkich mediach w Polsce i na świecie. Szanowni panowie, ja tutaj może na początek poproszę pana posła Dariusza Kurzawę, który również jest historykiem. Jakie analogie historyczne można by tu przytoczyć? Jakie lekcje z historii można by wyciągnąć, żeby zastosować je do tej sytuacji i ostatecznie dojść do jakiegoś wniosku, jak powinna się zachować Polska w tej sytuacji, jak powinien się zachować Zachód? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja wielokrotnie już mówiłem o tych analogiach związanych z II wojną światową, zresztą to nie ja, tylko jestem jakoś odkrywczy w tych kwestiach. Ale ja cofnąłbym się dalej, bo tutaj rzeczywiście była taka ciekawa analiza przedstawiona przed chwilą w materiale, który wysłuchaliśmy, dotycząca tej tradycji wojskowej, jak gdyby, którą gdzieś tam Rosjanie mają we krwi. Ja cofnąłbym się dość mocno, bo aż do średniowiecza, i chciałbym przypomnieć, że podobną strategię stosowali Mongołowie, którzy przez wiele lat przecież władali dużymi połaciami obecnej Rosji. I tam rzeczywiście w ich kulturze wojskowej było zastraszenie, czyli zniszczenie miasta, najczęściej wycięcie w pień wszystkich mieszkańców, i to miało przede wszystkim zastraszać czy straszyć kolejne miasta, kolejne państwa, które mieli zamiar podbijać, przeciwko którym się wyprawiali, aby one nie stawiały im oporu. I teraz widzimy, że podobną też taktykę przyjmują wojska Putina. Podobną taktykę też stosowały w 1941 roku wojska nazistowskich Niemiec i wojska Hitlera, które atakując Rosję, no Rosjan traktowały gorzej niż zwierzęta. I rzeczywiście w tej chwili jakieś, nie wiem, czy to są jakieś tradycje, które są bliskie panu prezydentowi Putinowi, jeżeli można go jeszcze tak nazwać. Może on jakieś takie wnioski właśnie wyciąga, bo nie udało mu się zrealizować planu Blitzkriegu, bo rzeczywiście nie opanował terenów najważniejszych, kluczowych, które miał zamiar zająć, czyli Charkowa, Kijowa, w ciągu tych pierwszych 3 dni. Ta wojna się przedłuża i w tej chwili stosuje taktykę spalonej ziemi. No znamy to z historii, już nieraz to obserwowaliśmy przy okazji różnych wydarzeń zbrojnych. No są to skojarzenia jak najgorsze, ale akurat tutaj Putin chyba źle trafił, bo gdyby bardziej zajmował się historią Ukrainy, gdyby spojrzał na te tradycje takie kozackie, my mamy bardzo bliskie relacje z Ukraińcami, bo przecież przez wiele setek lat tworzyliśmy jedno państwo i tą historię mamy bardzo skomplikowaną, wspólną, gdzie często ramię w ramię walczyliśmy z kozakami przeciwko Turcji, przeciwko Tatarom, przeciwko Rosji.
ale też poznaliśmy z drugiej strony tą ciężką szablę kozacką podczas powstań, to nie tylko Chmielnickiego, ale jeszcze przecież XVII wiek obfitował w wystąpienia kozackie i chłopów na Ukrainie i tam te boje były naprawdę bardzo ciężkie i ostre, żeby o Wołyniu nie wspomnieć. I dopiero Katarzyna II tak naprawdę ujarzmiła kozaków. Tak, ona zniszczyła Sicz Zaporoską, tak naprawdę zniszczyła rejestry kozaków i całą kozaczyznę. Kozacy w XIX wieku kojarzyli się z formacją, która tłumiła powstania, przede wszystkim powstanie styczniowe, bo tam prowadzono nabór wśród kozaków dońskich, najczęściej prowadzono nabór do takiego bardzo gwałtownego i ostrego w swojej też i przekazie i też wykonywaniu różnych rozkazów takiej formacji wojskowej. I mamy jak najgorsze z tym pewnie skojarzenia jako Polacy, jako historycy też patrząc na te różne wydarzenia związane z historią XIX wieku. Tak więc wiadomo, że to jest bitny naród. To nie jest 2014 rok, gdzie większość jeszcze generałów czy dowódców pamiętających jeszcze czasy Związku Radzieckiego składała broń i przechodziła na drugą stronę. Tutaj ten naród, mimo to, że multikulturalny, multijęzykowy, on naprawdę stał się jedną silną pięścią, która w tej chwili dość mocno walczy z Rosjanami. No nie będzie im łatwo, natomiast oni też tak patrząc strategicznie, dążą do najważniejszego, jeżeli chodzi o strategię wojenną, to do zajęcia po prostu stolicy, opanowania serca kraju, czyli Kijowa, i liczą na to, że niszcząc Kijów, zdobywając Kijów, po prostu już potem pójdzie im łatwo z całą Ukrainą. Pan poseł Mariusz Kałużny, co powie na temat tej sytuacji? No, panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja jest bardzo trudna. Dzisiaj to tak naprawdę chyba ciężko wieszczyć jakiekolwiek scenariusze. Oglądam sobie nagrania czy wywiady z ludźmi, którzy zajmują się geopolityką sprzed miesiąca, sprzed dwóch, i te scenariusze, które wówczas się wydawały racjonalne, dzisiaj zupełnie są nieaktualne. Więc sytuacja jest bardzo trudna. No, dzisiaj tutaj zostało dużo bardzo powiedziane. Natomiast wydawałoby się, że sankcje to jest rzecz jakby podstawowa, pierwsza. Okazało się, że wiele instytucji i wiele krajów ma problem w ogóle, żeby je wprowadzić w sposób skuteczny. Dzisiaj, jak już widzimy, że zagrożenie jest bardzo poważne i dzisiaj już Zachód nie może udawać, że nie można nic robić, trzeba się tylko temu przyglądać, no to jest gotowy na sankcje, ale czy one są na tyle skuteczne? Mamy informacje o niemieckich bankach, które dalej obsługują główne filary rosyjskie, filary biznesowe. Nie wiem, sytuacja jest trudna. Trudna jest sytuacja też dla nas, dla Polaków. Ja ostatnie dni to spędzam na pomocy po prostu, jeśli chodzi o transport, znalezienie mieszkania, znalezienie miejsca. Dzisiaj też próbuję wspólnie ze znajomymi, co jest bardzo trudne. Znajomej rodziców z Cherson, starszych rodziców, przetransportować tutaj do Polski, co już jest prawie, że nierealne, bo Cherson leży w takim naprawdę niebezpiecznym miejscu, że nawet sami Ukraińcy nie chcą się już jakby tego zobowiązać, żeby podwieźć chociaż pod granicę tych starszych ludzi. W weekend 10 osób przetransportowaliśmy w bezpieczne miejsce. Nie wiem, w którym to kierunku pójdzie. Na razie skupiam się na tym, żeby w tej pomocy humanitarnej udzielić po prostu tym, którzy to potrzebują. Jakieś refleksje moje polityczne czy działania polityczne tutaj zeszły na drugi plan. No właśnie, pomoc jest ogromna w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach, właściwie, bo to jeszcze tygodnie nie minęły od tego pamiętnego czwartku. Natomiast ona jest niewyobrażalna wręcz. Nie mogliśmy sobie przed tym atakiem rosyjskim na Ukrainę wyobrazić w ogóle takiej sytuacji, gdzie mamy tylu uchodźców i tak ogromną pomoc, tak spontaniczną ze wszystkich stron. Niemniej jednak tutaj zwracam się do pana posła Jana Szopińskiego. Już zdaje się ponad milion uchodźców weszło w granicę Polski. I pytanie, no tutaj jeden z komentatorów też się wypowiadał gdzieś w jakimś medium, że takie obciążenie pomocą, choćby nawet tą pomocą humanitarną, tylko żaden kraj nie jest w stanie takiego obciążenia znieść dłużej niż kilka miesięcy. No
no, maksymalnie rok bez totalnej destabilizacji. Panie pośle, jakie w tej chwili mamy zadania dla państwa, zadania dla całego społeczeństwa związane z tym, co się dzieje na granicy, z tym przybywającym strumieniem uchodźców? Dzisiaj sytuację mamy taką, że na godzinę 7 rano polską granicę od początku tego kryzysu przekroczyło 1 066 000 osób. W dniu wczorajszym była to największa liczba, bo to były aż 142 000 osób, które przekraczały polską granicę i powiem, że granice z jednej strony strzeżono w sposób wzorcowy, a z drugiej strony też odgrywającą dobrą rolę w zakresie przyjęcia uchodźców. To jest współdziałanie z jednej strony Straży Granicznej, Policji, jest to współdziałanie różnego typu służb ratowniczych, jest to współdziałanie różnego typu osób, które po prostu tam przebywają jako wolontariusze i to musi budzić uznanie. Natomiast jak obserwujemy tę sytuację na dzień dzisiejszy na Ukrainie, to tę liczbę 1 066 000, która do tej pory przekroczyła polską granicę, należy niestety powiększyć. I to o ile powiększyć, to na dzień dzisiejszy nie wiemy. Chwała za to, że dzięki ogromnemu sercu Polek i Polaków większość z nich znalazła schronienie w przygotowanych miejscach indywidualnych przez Polki i Polaków oraz przygotowanych miejscach przez samorządy. W dniu wczorajszym należy odnotować dwa takie elementy. Element pierwszy, że po pierwsze ze strony rządu będzie jednak koordynacja tych osób, które przebywają do Polski w zakresie z jednej strony umożliwienia im dobrego dachu nad głową, z drugiej strony pracy, nauki i wszystkich elementów z tym związanych i kosztów utrzymania. My na razie o tych kosztach nie mówimy, a przecież te koszty utrzymania są. Z drugiej strony... I często ponoszą polskie rodziny te koszty utrzymania. Coraz więcej takich sygnałów dostajemy. To powiedziałbym, że do tej pory w 99% po prostu tak jest. Co do tego nie ma wątpliwości i Polakom należy się ogromny szacunek za serce, za to, co zrobili do tej pory dla Ukraińców, ale musimy przygotować się na tę drugą falę. I w ramach tej drugiej fali do Polski docierają już, tak jak do tej pory były to matki z dziećmi, to coraz więcej samotnych dzieci, które które rodzice wysyłają do Polski, bądź też ewakuowane są domy dziecka z Ukrainy. I stąd też z dużym uznaniem przyjmuję wczorajszą zapowiedź, że w Stalowej Woli będzie takie centrum, które będzie dowodziło tym wszystkim, jeśli idzie o dzieci, które przebywają do Polski i że państwo w sposób zdecydowany podejmie kroki, żeby skoordynować, żeby te dzieci nie dość, że powiedziałbym jako sieroty przebywają do Polski, no żeby miały dach nad głową, żeby miały serce, żeby Polacy potrafili się nimi zaopiekować. Dodatkowo jeszcze kończąc jakby to swoje wystąpienie, my dzisiaj dyskutujemy, nie wiedząc, jakie będą rządowe decyzje dotyczące spraw po pierwsze pobytu w Polsce, mówię o płatności, po drugie kwestii dotyczącej nauki, po trzecie kwestii dotyczącej pracy i po czwarte kwestii dotyczącej opieki medycznej. Bo w dniu dzisiejszym, tak jak my dyskutujemy, to obraduje rząd, który rozumiem przyjmuje dzisiaj ustawę, która będzie wychodziła naprzeciw różnym pytaniom, wątpliwościom, które mają też Polki i Polacy w aspekcie przyjęcia tej drugiej grupy i w zakresie opisania tego. Mam nadzieję, że ta ustawa
dzisiejszym przez rząd zostanie przyjęta i że jutro ją jako Sejm bezbłędnej zwłoki przyjmiemy. Pan Tomasz Rega, jak pan postrzega tę sytuację i możliwość jakiegoś właśnie zinstytucjonalizowania tej pomocy i jej uporządkowania, chociażby to, o czym pan poseł Szopiński mówił, o uchwalenie tej ustawy? Znaczy, jedno to jest ustawa i oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj rząd wyjdzie z projektem ustawy. Z tego, co gdzieś tam dochodzi do mnie, to jest 300 plus, 500 plus dla mieszkańców uciekających z Ukrainy. Również słyszałem o kwocie 40 zł za każdy dzień dla Polaka, który takiego Ukraińca lub Ukrainkę przyjmie pod swój dach. Czyli no jest jakiś pomysł, ja się z tego bardzo cieszę. Natomiast ja nie ukrywam, że zgadzam tu się z panem, że milion to jest dopiero początek, milion uchodźców. Dzisiaj należałoby się zastanowić, czy nie trzeba siąść do twardych negocjacji z Unią Europejską, żeby nam ulżyła Unia Europejska, bo to są potężne koszty. Dzisiaj mówimy o milionie uchodźców. W niedalekiej perspektywie może być, jak tu powiedział pan poseł Szopiński, druga, trzecia albo i czwarta fala i może się skończy na 2-3 milionach. Ja tylko przypomnę, że w latach 2015-16, kiedy był kryzys uchodźczy w Turcji, Unia Europejska, uwaga, przekazała 6 miliardów na to, żeby Turcja nie przepuszczała dalej uchodźców w stronę Unii Europejskiej. Dzisiaj, z tego co ja słyszę, mówi się o 500 milionach euro dla Polski. Ja uważam, że to jest za mało. Tu trzeba siąść do twardych negocjacji. Jeżeli jesteśmy pierwszym krajem, który tutaj sąsiaduje z Ukrainą i Ukraińcy do nas zmierzają i bardzo dobrze, musimy mieć bardzo duże wsparcie, bo za chwilę, tak jak tu powiedział któryś z panów, będziemy mieli zablokowane systemy zdrowotne, kolejki do lekarzy, bo to wiadomo, nasi pacjenci, Polacy, ale również będą Ukrainki, małe dzieci, ale również trzeba tym Ukraińcom znaleźć pracę. To za chwilę tutaj przyjdą do nas nie młodzi Ukraińcy, bo ci będą walczyć, ale przyjdą emeryci, osoby, które raczej nie podejmą pracy, więc dla nich też trzeba znaleźć jakieś systemowe rozwiązanie. Ale to jest jedno, dwa, to mi się wydaje, że powinniśmy dzisiaj zacząć rozmawiać o tym niezwykle chorym systemie 55, wiadomo, co mam na myśli. Dokładnie, wszyscy mamy problemy z wypowiedzeniem tego. Innymi słowy, no Zielony Ład, który dzisiaj jest moim zdaniem no, czymś, co jest niepożądane w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj może mieć problem z gazem, może mieć problem z innymi surowcami energetycznymi, ponieważ w ramach sankcji możemy za chwilę tego od Rosji nie przyjmować. Ale to już sam chyba twórca tego projektu Franz Timmermans zaczyna się z tego wycofywać. Z tego też mam taką wiedzę, natomiast no dzisiaj nie możemy sobie na to pozwolić dzisiaj. To, co my mamy, czyli nasze czarne złoto, węgiel, musi być w dalszym ciągu wydobywane, bo to za chwilę może będzie jedyny surowiec. Czyli reasumując, dzisiaj Polacy jak najbardziej zachowują się godnie i cieszę się z tego, bo jeszcze przypomnę parę tygodni temu niektórzy celebryci, pożal się Boże, celebryci mówili, jak jakim to jesteśmy mało empatycznym narodem, jak my nie chcemy innym pomagać. Dzisiaj pokazujemy, jak jesteśmy wspaniałym narodem. Pomagamy i bardzo dobrze. Dzisiaj też trzeba pamiętać o tym, że sami nie damy rady. Powinniśmy twardo siąść do twardych rozmów z Unią Europejską. Unia Europejska musi nam pomóc. Szanowni Państwo, audycji radiokonferencja. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj pan poseł Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski, pan poseł Dariusz Kurzawa z PSL Koalicji Polskiej, pan Tomasz Rega z Prawa i Sprawiedliwości i pan poseł Jan Szopiński z Lewicy, a rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie i jej konsekwencjach. I wśród tych konsekwencji teraz chciałbym panów zapytać o sytuację gospodarczą Polski, która no, na tle Europy nie była do niedawna najgorsza i mamy nadzieję, że nadal nie jest najgorsza. Niemniej jednak czytam właśnie takie doniesienia agencyjne, że analitycy PKO spodziewają się ogromnej podwyżki stóp procentowych, ogromnej, to znaczy mówi się, że może ona wynieść 100 punktów bazowych, czyli że tak naprawdę 1 punkt procentowy. To jest dużo, bo to jest więcej niż wszystkie te podwyżki, które
były do tej pory dokonane od czasów pandemii. Czy sądzą panowie, że ta sytuacja wojny, ta sytuacja kryzysu również humanitarnego, który rozlewa się na Polskę, zaszkodzi polskiej gospodarce, czy zdestabilizuje polską gospodarkę, czy przeciwnie, nie spowoduje większych perturbacji w jej funkcjonowaniu? Jak panowie sądzą? Zacznijmy tutaj może od pana posła Szopińskiego tym razem. Dzisiaj sytuacja jest taka, że ktokolwiek mówiłby, że ta sytuacja międzynarodowa nie wpłynie na polską gospodarkę, to po prostu rozmija się z prawdą, bo jeżeli spojrzymy chociażby na stacje benzynowe, gdzie wbrew zapewnieniu rządu o kolosalnych zapasach ropy te ceny już znacząco rosną, no to jest jakby odpowiedź pierwsza. Natomiast ja myślę, że w tej sprawie z jednej strony społeczność światowa, jak i dyplomacja polska powinna szybciej rozmawiać z Iranem w kwestii dotyczącej odblokowania przez Iran dostaw ropy naftowej. Przypomnę, że tam był problem ogólnoświatowy związany z funkcjonującymi w Iranie instalacjami nuklearnymi. Iran wysyła już dobre sygnały, że chciałby jakby rezygnować i bardziej być pod kontrolą w światowej opinii publicznej funkcjonującej te instalacje, i to jest dobry sygnał na świecie. Druga Ale z drugiej strony Iran jest tradycyjnym sojusznikiem Rosji, chociaż biznes jest biznes. Ale tego typu, no powiedziałbym, ustępstwa Iran chce zrobić, stąd też no trudno mi powiedzieć, ale prawdopodobnie no też do tej pory przy embargu trochę stracił na przekazywaniu ropy do innych krajów. I kolejna kwestia to jest kwestia taka. To jest oczywiście kwestia Ukrainy jako bogatego spichlerza, jeśli idzie o żywność. Ukraina dostarczała 35% światowego dostaw zbóż do Europy. I w związku z tym to z jednej strony uderzy w rynki światowe, rynki europejskie, ale z drugiej strony uderzy też pośrednio w rynek polski. I ten wzrost cen żywności będzie miał wpływ niestety na polskiego konsumenta. Czyli generalnie czeka nas inflacja. Tak, te sankcje niestety są bronią obosieczną i do tego musimy naszym rodakom mówić w sposób jasny teraz na początku, aby potem nie było, powiedziałbym, wątpliwości, że nastąpi obniżenie PKB, a obniżenie PKB w połączeniu ze zwiększeniem wydatków na armię będzie powodowało obniżenie stopy życiowej obywateli i zaciągnięcie kredytów przez państwo, które będą niestety w długim okresie czasu trudne do spłacenia, bo będziemy musieli je spłacać. Pan Tomasz Rega, jak patrzy na te konsekwencje gospodarcze? No oczywiście podobnie jak pan poseł. No, to raczej nie pomaga sytuacji ekonomicznej w Polsce. No, inflacja już dzisiaj jest wyśrubowana. Rząd próbuje walczyć z tym, natomiast dzisiaj to dochodzi czynnik, na który rząd nie ma żadnego znaczenia, znaczy nie ma żadnego wpływu, no to wojna. Ta inflacja dzisiaj jest. Teraz jadąc tutaj do państwa, spojrzałem na stację. Na stacji już benzyna kosztuje 6 zł i tam chyba 20 groszy, więc raczej to nie pomaga. Również tutaj należy, moim zdaniem, też, bo to inflacja wiadomo też będzie napędzać stopy. Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała oczywiście podnieść stopy, co spowoduje to, iż masa kredytobiorców będzie miała za chwilę duży problem. I również tutaj należy, uważam, rozmawiać z bankami, żeby w jakiś
jakiś sposób ulżyć tym wszystkim kredytobiorcom, bo za chwilę te ich raty będą o wiele większe niż wtedy, kiedy brali kredyt. Więc tutaj chyba nic nowego nie powiem. Raczej ta sytuacja nie pomoże w sytuacji gospodarczej Polski, tylko tutaj należy mieć nadzieję, że względnie uda nam się przejść jednak mimo wszystko suchą nogą przez ten kryzys. Pan poseł Dariusz Kurzawa. No niestety, tak jak tutaj koledzy wspominali, rzeczywiście ekonomicznie Polska bardzo mocno już traci i jeszcze pewnie straci, ponieważ musimy pamiętać o tym, że jednym z ważniejszych partnerów mimo wszystko gospodarczych dla Polski to była Rosja i Ukraina. W tej chwili te rynki de facto są zamknięte. To będą duże problemy też dla polskiego rolnictwa. Już w tej chwili wielu rolników zmienia swoją produkcję, przestaje siać cebulę czy marchew, ponieważ te warzywa głównie były eksportowane właśnie na wschód i ten rynek się niestety już dla nich załamał. Wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza teraz na wiosnę, bardzo mocno odbije się na polskim rolnictwie, bo przecież wchodzimy za chwilę w czas wiosennych prac rolnych, zasiewów, opryski, nawozy i tak dalej. To wszystko w tej chwili bardzo mocno poszło do góry. Ja chciałbym dzisiaj kupić paliwo po 6,20, tak jak mówił pan przewodniczący Rega. Już widziałem nawet na stacji w Złotnikach Kujawskich za 7,29 diesla. No to już jest naprawdę ogromna cena. Chciałbym przypomnieć o tym, że przecież dzięki interwencji rządowej, obniżeniu podatków i tak dalej, ta cena i tak jest niższa niż pewnie normalnie byłaby rynkowa. Ogromny wzrost cen euro, dolara, ale także i franka szwajcarskiego też powoduje wiele problemów dla polskich firm, które mają duże obroty zagraniczne, czy panie miały pośle, też wiele partnerów na zachodzie. Czy rolnicy nie mają jakiejś szansy, żeby wejść właśnie w te luki rynkowe, które powstaną, gdy Ukraina nie będzie w stanie tej żywności z powodu wojny eksportować? Może i wejdą, ale proszę pamiętać o tym, że koszty produkcji bardzo mocno się zwiększyły i w tej chwili uprawa jednego hektara ziemi zwiększyła się, ten koszt zwiększył się o kilkadziesiąt procent, choćby ze wzrostem paliwa, środków ochrony roślin, czy też nawozów, ale także i kosztów pracy. Proszę pamiętać też o tym, że oprócz inflacji, oprócz tej sytuacji zewnętrznej związanej z wojną na Ukrainie, też w polskich przedsiębiorców, praktycznie większość tych, z którymi ja rozmawiałem, uderzył też Polski Ład, bo im zwiększyły się koszty związane z kosztami pracy, opodatkowaniem i tak dalej. Naprawdę o kilkanaście procent. Rozmawiałem choćby z małą kwiaciarnią w Kruszwicy i jej właściciele mówią mi, że miesięcznie stracili około 1000 złotych. To na taką małą firmę to jest dość duża strata i proszę sobie teraz wyobrazić też większych przedsiębiorców, z którymi również rozmawiamy i to wszystko się teraz nakłada. Te problemy będą trwały dłużej, bo na pewno ta sytuacja się dość mocno przyciągnie w czasie. I ja bym tak naprawdę, może patrząc długofalowo w przestrzeni, nie wiem, 5-10 lat, to rzeczywiście jesteśmy gdzieś tam w stanie odrobić czy zająć niektóre rynki, ale jest pytanie też, kto to będzie od nas kupował, jak sytuacja na Ukrainie się zakończy. I poza tym też trzeba mieć pieniądze, żeby kupić produkty, a w tej chwili tak naprawdę to utrzymanie dużej części Ukraińców, to o czym też wspominał pan poseł Szopiński, przecież przejęli zwykli Polacy. W tej chwili rzeczywiście bardzo ważna pomoc od rządu za chwileczkę do nas wpłynie, ale też zaczęliśmy się oglądać na Unię Europejską. Słyszę tutaj także głosy w tym studio, że powinna Unia Europejska nas wspierać, a chciałbym przypomnieć o tym, że nie tak dawno temu uważano Unię Europejską za coś niedobrego, z czego powinniśmy wyjść. Podobnie struktury NATO, że też nie są nam do niczego potrzebne. I proszę teraz zwrócić uwagę, gdybyśmy nie byli w NATO, jaka by była sytuacja Polska? Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, jaka by była sytuacja Polski? W tej chwili dostaniemy za chwilę ogromne wsparcie ze strony władz unijnych, bo przecież już jest to zapowiedziane, że taka pomoc spłynie, abyśmy zrównoważyli sobie te koszty, które ponieśliśmy z pomocy właśnie Ukrainie. Jest duże serce wśród Polaków, ale też niestety za chwileczkę wszyscy zaczniemy zauważać to, że także ta pomoc drenuje nasze kieszenie. To też będą problemy, jeżeli chodzi o służbę medyczną,
medyczne, o kwestie związane z administracją, także z wydatkami na zbrojenia, na żywność, na paliwo, na inne kwestie. Teraz mamy wiosnę, czyli nie odczujemy jakby braku węgla z Donbasu. A co będzie na jesień? No, nasze kopalnie nie są w stanie same nas utrzymać pod tym względem. A przecież proszę pamiętać, że nadal większość węgla my importujemy z Rosji, z Donbasu. Tutaj zgłasza się jeszcze pan Tomasz Rega. Teraz jest pytanie, w jakim kierunku pójdziemy? Znaczy ja dużo czytam, ale nigdzie nie wyczytałem, a nie słyszałem, żebyśmy chcieli wyjść z NATO i tutaj z panem posłem się nie zgadzam. Takich sygnałów, ja wiem, że on też ma takie sygnały, ale pan prezydent Komorowski chciał wyjść, panie radny. Być może tak. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską... Nie, być może, tylko na pewno jest taka oficjalna jego wypowiedź. Jeśli chodzi o Unię Europejską, szanowni państwo, ja tylko pragnę przypomnieć o jednej rzeczy. Jak Unia Europejska zachowała się w pierwszym dniu inwazji Rosji na Ukrainę? Jak w drugim dniu? Cisza była. Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, chciał przekazać 500 hełmów. Francja tak samo w dalszym ciągu najchętniej robiła interes. Dopiero to polska postawa polskiego premiera pokazała, że trzeba do Unii jechać, trzeba pokazać im, co tam się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Mało tego, przecież to Unia Europejska i to Unia Europejska przez wiele, wiele lat robiła interesy. To my mówiliśmy o tym, czym grozi Rosja. To prezydent Kaczyński mówił, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze może mój kraj. I to o takiej Unii Europejskiej generalnie należy mówić, która nie widziała tego, co się dzieje, jakie jest zagrożenie ze Związku Sowieckiego. I dzisiaj mówienie, że Unia Europejska jest całym lekiem na całe zło na tym świecie. I dzisiaj, a my chcieliśmy z tej Unii wyjść, z tej fantastycznej Unii, to jest niepoważne. Dzisiaj wreszcie Unia Europejska zaczęła patrzeć, nie przez różowe okulary, na to, jakim partnerem jest Putin i Rosja. No, ja się... Tutaj pan poseł Dariusz Kurzawa, słyszałem, chciał kontynuować, ale ja jeszcze bym trochę zmienił temat i zaraz pan, bo zbliżamy się do końca audycji i chciałbym prosić o minutowe... Panie doktorze, ale jeszcze ja tej rundzie nie zabieram. Tak jest, więc zaczynamy od pana posła... Już, panie pośle. Zaczniemy od pana tym razem. Natomiast, ponieważ zostały nam 4 minuty, chciałbym, żeby każdy z panów powiedział, jaka jest racja stanu Polski w tej chwili. Jak powinniśmy się zachowywać wobec tej wojny na Ukrainie? Każdy z panów po minucie. Zaczynamy od pana posła Mariusza Kałużnego. Racja stanu jest przede wszystkim zachować bezpieczeństwo Polski i Polaków. To jest punkt pierwszy. Przy jednoczesnym, to jest bardzo trudne, przy jednoczesnej pomocy Ukrainie, pomocy humanitarnej, to jest drugi punkt. Trzeci punkt, cały czas współpracować z NATO i z Unią Europejską w celu zatrzymania Putina, bo to jest bardzo istotne. No i takie jakby kolejne punkty, kroki, które są bardzo ważne, żeby sytuacja się poprawiła, nawiązując też do tego tematu sprzed chwili, czy gospodarka nasza podupadnie, no, czy będzie słabła. No nie ma możliwości, że w sytuacji, w której za granicą naszą jest wojna, żeby nasza gospodarka tego nie odczuła, bo cała gospodarka europejska to odczuje. Bo dzisiaj, jeśli ktoś się gniewa, że płaci 50 groszy, czy 70 groszy, czy złotówkę więcej za paliwo, jak za granicą naszą jest wojna, no to jakby dziwna reakcja. Natomiast ostatnia rzecz. Trzeba też spróbować z Unią Europejską wypracować następujący plan. I to będzie test na solidarność całej Unii Europejskiej. Czyli po pierwsze, Unia Europejska powinna konflikt z Polską przełożyć na bok. Po drugie, powinna wypłacić pieniądze należne Polsce w ramach i Funduszu Odbudowy i w ramach naszego budżetu unijnego. I trzecia rzecz, w Unii Europejskiej powinien powstać fundusz solidarnościowy, który wspierałby Polskę i te kraje, które pomagają Ukraińcom. Pan poseł Dariusz Kurzawa, bardzo prosimy. Przede wszystkim zmiana polityki rządu PiS, machanie szabelką wobec naszych sojuszników w NATO i w Unii Europejskiej, bo choćby przypomnę Lex TVN, czy też sprawa Trybunału, czy też kwestie sądownictwa w Polsce, gdzie mieliśmy już z pewnych rzeczy rezygnować i mieliśmy się zastosować też do ogólnego prawa Unii Europejskiej. Tego nie zrobiliśmy, trzeba to jak najszybciej zrobić, wyprostować nasze stosunki
stosunki z Unią Europejską, bo te wydarzenia najbardziej pokazują, że Polska ma szansę na to, żeby skutecznie przeciwstawić się Rosji, jeżeli będzie współpracowała z NATO i będzie współpracować z Unią Europejską. Finansowo sami sobie nie poradzimy i militarnie również sami sobie nie poradzimy. I to są w tej chwili najważniejsze kwestie. Pan Tomasz Rega, bardzo proszę. Przede wszystkim dalsza modernizacja armii. Mam nadzieję, że głosami wszystkich posłów przejdzie ustawa o obronności polskiej armii. Po drugie, rozmowy z Unią Europejską. Unia Europejska musi nam pomóc. Dzisiaj jesteśmy, powiedzmy, tym miejscem, do którego Ukraińcy zmierzają. Największym krajem, do którego Ukraińcy zmierzają. To są te dwa takie zasadnicze, tak jak tutaj powiedziałem, rzeczy. Obrona Polski, obrona naszych granic nie ma żadnej ceny. Musimy tutaj bardzo mocno armię polską wspierać. I druga sprawa to jest stosunek do Unii Europejskiej, znaczy stosunek, no musi to być w rozmowie z Unią Europejską, bo sami na pewno nie podołamy temu kryzysowi emigracyjnemu. I pan poseł Jan Szopiński. Sytuacja na dzień dzisiejszy w Polsce jest nadzwyczajna, wymaga na pewno dużej odpowiedzialności za podejmowane działania i wypowiadane słowa. Opozycja w Polsce wyciszyła cały szereg afer, które dotyczą rządu. Od rządu oczekuję, że na arenie międzynarodowej wyciszy cały szereg afer, które dotyczyły Polski, a które związane były z tym, że nie uzyskaliśmy należnej Polsce pomocy, a powtórę w kwestii dotyczącej przygotowania ustawy o kwestii dotyczącej obronności liczę na to, że koalicja rządząca będzie rozmawiała z opozycją i że nie stworzymy dodatkowego worka pieniędzy, które będziemy musieli później spłacić, a jeżeli taki worek będzie, to będzie on pod kontrolą zarówno posłów, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Pan poseł Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski, pan poseł Dariusz Kurzawa z Koalicji Polskiej, pan Tomasz Rega z Prawa i Sprawiedliwości i pan poseł Jan Szopiński z Lewicy byli naszymi gośćmi. To była radiokonferencja. Bardzo dziękujemy naszym gościom za udział. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Spokojnego tygodnia. Audycję prowadził Michał Jędryka. Dziękuję za uwagę.